Halo, witam w kolejnym Best of Week. Mamy niedzielę, a oto replay Shuna, który doświadczył takiej typowej sytuacji na ostatnią sekundę. Jednak zawsze się ciekawię, jak to jest, to znaczy na ile sytuacji takich na ostatnią sekundę przytrafia się sytuacji, kiedy właśnie tej jednej sekundy zabraknie. Taką właśnie sytuację ma Shun, 2 sekundy. Jedna grupa minionów oraz miner wykańczają wieżę przeciwnika. No, szkoda, że nie ma licznika milisekund, bo naprawdę w tym wypadku by się przydał. Materiał Janusza jest dowodem na to, jak bardzo te kilka punktów zdrowia mogą nam uprzykrzyć życie, ponieważ to jest jego atak używający Lava Hounda oraz Minion Horde i w tym momencie chciał Fireballem zabić muszkieterkę przeciwnika, co mu się niestety nie udało. Ma na mało zdrowia. W tym momencie ginie lawa i widać jednego lawa papa, który jest po lewej stronie, który jak widać chce stargetować muszkieterkę, co powinno mu się udać. No niestety obijają, a ona dalej sobie stoi jakby nigdy nic. W tym momencie przeciwnik wykorzystuje tę jednostkę, robiąc tutaj sensowny push i to będzie ta muszkieterka raz, dwa, trzy, cztery, 4, 5, 6, 7. 7 strzałów zadała, co skutecznie przyczyniło się do zniszczenia wieży Janusza. Lava Hound i Mega Minion szybko niszczą wieżę przeciwnika. I teraz, kiedy zostają ostatnie sekundy, przednik wysyła swoją rakietę. Niestety za mało obrażeń zadała Janusza. Fireball zniszczył wieżę przeciwnika i tak w ten sposób wygrywa. Wygląda to trochę jakby było nawet zsynchronizowane. Fifka w swoim replayu pokazał coś, co uwielbiam najbardziej, czyli robienie niesamowitych elixir trade'ów używając rakiety. Tu mamy Sparkiego, Barbarzyńców oraz Wizarda przeciwnika, którzy zostali znieceni przez rakietę Fifki, co daje nam wynik 16 do 6. Jest to tyle samo, ile mi udało się zrobić podczas drugich mistrzostw. Takie tak z Fifka, gratuluję, jednak nie pobiłeś mnie.